Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Bacza, to jest Might and Magic Heroes 7. Gramy kampanię Sylvanu. Przed nami jest trzecia bodajże misja, o ile dobrze pamiętam. Zobaczmy, co my w ogóle mamy tutaj zrobić. Wyspa rozkoszy. Przeszukaj wyspę i znajdź przyczynę apatii. Wyslotnie może zostać pokonane i krew niewinnych w toku. Nie skrzywdzi Danan Israela. A, to my mamy ich nie skrzywdzić, tego nie wiedziałem, no to już wiemy. Ale fajna nagroda w końcu, to co by nam się przydało. Łuk z rogu jednorożca, plus jeden podstawowych obrażeń zadane przez sojusznicze stworzenia strzelające. No i pełny zasięg, i to jest właśnie to, co by mnie najbardziej interesowało. Dobra, czyli wiemy, co mamy zrobić. Teraz proszę ja Was, co? No trzeba zacząć grać, bo tak naprawdę ja jeszcze tutaj nie rozgrywałem, tylko oglądaliśmy filmiki początkowe i to tyle. Zbieramy. Co tu jest do zbierania? Zbieramy. W ogóle my mamy jakąś armię. O kurde. No mamy armii dużo. Plus 2 do mocy, plus 2 do ducha. Okej. Dobra. O, proszę bardzo. To mi się podoba już. Ale tylko 5 ich. No to niedobrze. Dobra, będziemy dalej jechać. Złoto sobie na początku weźmiemy. Czy ktoś tu jeszcze? Armia neutralna, zagrożenie brak, porozmawia z nami. Oj, to mi się zaczyna podobać. Podczas poznawania wyspy natykasz się na grupę imperialnych korsarzy z księstwa Wilka. Ci członkowie Bractwa Mieczowego przybyli na archipelag, żeby odzyskać cenne dziedzictwo skradzione przez piratów. Jeżeli dostarczysz im artefakt, pomogą ci w czekających cię bitwach. Ha. No i dobra, mamy, zobaczcie, skradzione dziedzictwo, misję poboczną, znajdź tajną kryjówkę piratów i dostaniemy za to 3000 punktów doświadczenia. Może nie dużo, ale zawsze coś, tak? Czy my tutaj sobie możemy podjechać? No nie bardzo. Tu? Też nie bardzo. Ale tu możemy. O, tutaj na razie widzę, nic więcej nie zrobimy. Dobra, odwiedziliśmy sobie kamień oświecenia, dostaliśmy troszkę doświadczenia i gdzie udamy się? Gdzieś tu jest... A, tu mamy garnizon, tu jest zamek w ogóle, zobaczcie, kurde, ja go nie widziałem. Dobra, turę oddajemy i lecimy tam. Siema, siema, Benia. Sprawdzamy, czy wszystko działa na streamie. Dobra. Weźmy sobie tą cieniostal. Tylko tak, ja nie mam żadnych... Ale mam czary przecież. Ale nie mam... Nie, mam trochę many. Weź mi pokaż tu bojowe zaklęcia. Słoneczny jest, promień... Dobra, powinniśmy sobie dać radę. Ich jest 24. Jak szybka bitwa? Do przodu. To się liczy. Zresztą te jednostki są tylko chwilowo, że tak powiem, nam potrzebne. Tak naprawdę my będziemy tutaj przecież budować sobie zameczek. Okej. Okay, ratusz by nam się przydał, ale nie mamy za co go postawić. Ale na pewno możemy... O, nie możemy sobie nic wykupić. Dobra. Czyli jedziemy dalej. Gdzie tu mamy... O, proszę bardzo. Jest kopalnia rudy. Ale na pewno się tam... Nie pobawimy na razie z nim. Tutaj coś widzę, drewno. To idziemy wziąć to drewno. Okej, okay, tu jest jakiś garnizon. Ognisko. Ognisko może być też fajne na początek. Czy coś możemy zbudować? No dobrze by było najpierw ratusz sobie postawić. Kamienia nam brakuje. Ale to tylko drewno i 500 złota. Huh. No dobra. Bardziej bym skupił się, a może ich jednak... Tak zrobimy. Zawsze brałem te, to teraz weźmiemy sobie te. A co? Dobra. Tureczkę oddajemy. Specjalizacja gildii. Co byśmy chcieli sobie wziąć?
przez tą magię światła, leczenie, chociaż nie. Nigdy nie brałem magii światła, jeżeli chodzi o... O magię wody. Magię wody byśmy wzięli sobie. Lodowe uderzenie, splątanie. Szkoda, że nie można było wziąć magii ziemi, bo magii ziemi bym chciał, ale niestety. Dobra, bierzemy ognisko sobie. Co tu dalej? Oj. Tutaj nie mamy co iść na razie. Tu mamy garnizon, też nie mamy co iść, to idziemy w tą stronę. Tu mamy drewno. Czy możemy coś zbudować? No, tak nie bardzo. Jednostek też nie mamy, więc nic tutaj po nas. A, dobra, już turka poszła. No nic, idziemy w tą stronę, w takim że bądź razie. Weźmiemy sobie to drewno. No i żeśmy się nachodzili. Dalej nie przejdziemy. O, tu jest ruda. Teraz ją widzę. I ruda by nam się przydała. O kurde, aż 10. Gildia złodziei, stajnie konnicy. Widzę cienko tu z surowcami. Trzeba będzie poczekać w ogóle na pierwszy tydzień. Weźmiemy sobie wtedy, zrekrutujemy jakieś jednostki i wtedy może się okazać, że będzie troszeczkę lepiej, bo na razie to jest słabo. Tutaj troszkę rudy znaleźliśmy. No tutaj też widzę, nie bardzo, ale tu przejdziemy. Dobra, mamy już 6 rudy, czyli tak naprawdę brakuje nam tylko złota i zaraz będzie złoto. I sobie zbudujemy ratusz, a co nie? Ruda. Złoto. O, ognisko jeszcze wpadnie. Bardzo ładnie. I co tu jest? Cieniostal. Ale już nie udało się. Dobra, budujemy sobie ratusz. No, no to by się przydało tą strzelnicę łuczników zrobić. Może nam się uda. Zobaczmy, gdzieś... O, jest ruda tutaj. Patrzcie, ominąłem ją jakoś. Elegancko. Normalnie elegancko. Idziemy do miasta teraz. I zbudujemy sobie właśnie... szczelnicę łuczników. Albo... albo kamienny krąg. Ale nie mam nawet za co zamienić tego jednego. Dobra. Skupmy się może na razie 3 jednostki, ale większą liczbę, bo naprawdę potrzebujemy jakichś jednostek, żeby pozajmować te pobliskie budynki wszystkie. Bo z tym mamy tak naprawdę teraz problem. O, nowe zaklęcia poznaję. Pokaż, co tam masz? A, to. I okej, zobaczmy sobie. Tu by się to ulepszenie przydało, kurde. Ale niestety nie mamy o co marzyć nawet na razie. O, portal miejski. No. I portal miejski to byłby dobry pomysł. Skoro akurat jesteśmy tutaj. Dobra, bierzemy tych. Bierzemy tych. I bierzemy tych. I teraz to zaczyna już jakoś wyglądać. I w tym momencie bym najpierw skoczył sobie... zająć kopalnię. Bardzo dobrze. Zajmujemy. Mamy co? Przez ten garnizon? Nawet nie mamy szansu przejechać. Co? Oni poważni są? Dobra. Po kolei. Tutaj można by uderzyć. To jest fajne miejsce. Ale tu na razie nie mamy co nawet marzyć sobie. No, tutaj to samo. Tu mamy trochę złota. No to może w tą stronę. Albo... co tu jest? Ale tu może być problem. No i widzicie? Tutaj też nie mamy co. Tu można by było. Dobra, najpierw podlecimy sobie tutaj po to złoto. W sumie niedaleko jesteśmy.
Coś tak czujesz, że szykuje się dłuższa rozgrywka. I znowu tutaj wyspy pewnie będą. Dobra, bierzemy goldzik. Goldzik i jeszcze sztandar sobie odwiedzimy, a co nie? I byśmy sobie skoczyli gdzie? Bardzo dobre pytanie. Sam się zastanawiam. Tu może byśmy podjechali, a tu co za wrogowie są? Też gryfy. I trochę złota. A jeżeli chodzi tutaj, no, nawet nie mamy co marzyć na razie. Zobaczmy co w zamku może. Tajemniczy staw. Bierzemy z miejsca. Codziennie da nam bonus, jeżeli chodzi o jakieś surowce, więc to nam się przyda, bo tego nam tutaj bardzo, bardzo brakuje. Dobra, dobra. Może tutaj sobie polecimy, albo nie. Tu weźmiemy surowce, dostaniemy jakieś. Tamten punkt może zaczekać tak naprawdę. Nie ucieknie. Dobra. Jedziesz dalej. Straty, straty. Dobra, trzy drewna. I teraz mam już zagrożenie średnie, bo straciliśmy trochę jednostek. Mana jest. Złoto by się przydało. O, ale nie mamy drewna i kamienia. To na niewiele się ono nam zda. Tych moglibyśmy ulepszyć, ale po co? Żeby się przydali. Ale nie mamy kamienia. Jest to problem, powiem wam. No nie mamy szans tutaj przyjechać. Dobra. Idziemy do zameczka w takim, że bądź razie. I co by tu można zrobić? Tu nie mamy szans. To by było dobre, ale brakuje nam niestety surowców. O, tu moglibyśmy ich ulepszyć. O, czemu by nie? Dobra. No i co, damy turę i teraz będę oddawał tury i kurde do końca tygodnia. No dobra, to co to? No ale tu pięć, kurde, ostatnie pięć drewna wydam, no ja nie chcę. Ha. Plus 10 do przywództwa, to... Średnio nam się tutaj coś przyda. Dobra, dawać mi tutaj. Jak nie, to sobie sam powalczę. No dobra, przekonali mnie. Mamy obronę, tu nie możemy się ruszyć. To już jest poważne, widzę niestety. Dobra, możesz wracać do zamku. Tu jeszcze byśmy dali radę. Idziemy, co to? Będę się krył w zamku. Dawać tu fight, jak nie, to sam zawalczę, rozwalę to wszystkich. No i dobra. Złoto się przyda. A właśnie, może mamy jakieś tutaj czary, żeby zobaczmy. Pokusa malasy. O, do końca dnia zwiększa 5% szansę na to, że armie neutralne dołączą do bohatera. Podwaja produkcję wskazanego tartaku lub kopalni rudy w tej samej strefie wpływów na okres jeden kolejnych dni. O, to jest fajne. A czemu nie mogę? To mnie coś oszukują. No dobra, to nie za szczególnie. Okej, mogę wrócić do miasta. I tak, czy my coś możemy zbudować? O, proszę. To mi się podoba. Słuchajcie.
na koniec tygodnia taki budynek, tylko skąd my tyle rody wzięliśmy? A może to trzeba po prostu... Nie, myślałem, że może to podwoiło nam coś, no ale nie, jednak nie podwoiło. Okej, okay, jesteśmy sobie w mieście i teraz byśmy sobie... Czy możemy coś ulepszyć? Tych moglibyśmy sobie ulepszyć. Ale na tym się bym wstrzymał, bo trzeba na kapitol zbierać, a z surowcami ciężko. Ale tak, na pewno byśmy sobie zrekrutowali troszeczkę jednostek. A nawet chyba wszystkie. Tak, nawet wszystkie. I teraz już zaczyna się robić ciekawie, bo co tu dostaniemy? Złoto, a to za chwilkę. Chciałbym najpierw pojechać tutaj. O, coś tu jednak jest. O, to jest tylko obserwatorium. O, twierdza piratów pokazało nam się, czyżby to tu było? Zagrożenie duże. I chcą walczyć. O, dobra, nie mamy ruchu. Zobaczmy sobie. Twierdza piratów. Pokonaj armię piratów, pokonana armia 03. Kusza pirata. Okej. Okay. No to już wiemy, że będziemy polować na piratów. Ale póki co musimy oddać turę. Dobra, weźmy sobie to, co tutaj jest. Okej, okay, to wszystko. No, takie fajne rzeczy tu jakieś są, szczerze mówiąc, ale na razie nie mamy nawet jak na łódź uderzyć. Nie damy rady. Dobra. Tu można by teraz uderzyć. To idziemy. Same strzelające jednostki. Wow, 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 wow. Dobra, wansik mamy. Co my możemy robić? Zobaczmy sobie, bo mistrz eksploracji. O, są podwajane. Bierz, a co tam? Przyda nam się troszkę ruchu. 1000 golda. I teraz trzeba by uderzyć tu. O kurde, no. Dużo ich. A tu? O, no i co? Cienko to wygląda, powiem wam szczerze. Damy sobie tu radę. Nie no, kurde, nie mamy jednostek. Chciał, nie chciał, trzeba tutaj się skupić na budowie. O Jezu, ale z czego? Z czego my je mamy budować? Dobra, na razie to i tak tylko oddamy, bo nie mamy ruchu. No i teraz trzeba by się zastanowić, co dalej. To by się nam przydało na liczbę 3 kolejnych walk, a co? No i może bym, kurczę, poczekał jeszcze jeden tydzień, wykupił jednostki i dopiero ruszył. Może coś przy okazji się... O, właśnie, kamienny most. Ale jakbyśmy mieli 15, to zbudujemy sobie elitarne tutaj siedlisko. Dobra, poczekamy. O, i miałem z nim ruszyć się do zamku. O, proszę, pojawił się jakiś dziadyga tu. O kurde, jaki mocny. Okej. Okay. I teraz byśmy sobie zbudowali tancerzy. Tancerze się przydadzą. Bardzo się przydadzą. O. On może gdzieś tu wylądować? Teoretycznie może. Teoretycznie może. Zobaczmy, co on tu wymyśli. No, niewiele wymyślił. Jaki krótki ruch w ogóle miał. Okej. Okay. Co byśmy sobie teraz mogli ulepszyć? Moglibyśmy.
Bardzo mi się to podoba. Tylko nam troszeczkę może nie starczyć na jednostki. Ale to najwyżej sobie wykupimy najważniejsze tylko. Coś możemy, tu możemy ulepszyć. Ale musimy golda pozbierać. Dobra, oddajemy turę. Biorę jednostki i jadę z tym garnizonem. Tak czy tak, bo nie będę siedział tutaj dłużej w tym zamku i się tu kisił. Okej, jednostki. Tych, tych i tych przede wszystkim. No i to tyle w zasadzie. Kluczowe jednostki wykupione. Dobra, naginamy. Szybka bitwa? No zobaczymy szybką bitwę, ale... Ale nie wyszło to najgorzej. Dobra, zostawiamy. I w końcu możemy coś tu poznajdować sobie. Jakieś ciekawe rzeczy. Surowce. Surowce, właśnie o to chodzi. Dobra, turkę oddamy. Teraz trzeba by pozbierać w końcu na... Słuchajcie, ten kapitol nieszczęsny postawić. Akurat drewna nam brakuje. Co tu jest? Surowce, to bierzemy. No i poziom będzie tancerz pod 5-7. Sporo. Okej. I co byśmy sobie teraz wzięli? Ofensywa. Może to przywództwo, kurde, nieszczęsne byśmy w końcu sobie zrobili. Morale sojuszniczego stworzenia może spaść poniżej 5. Bohater może wystawić stworzenia w pierwszych 3 rzędach. Albo tu byśmy dojechali do końca. Na każde piętno nałożone 1 punkt magii. Weźmiemy sobie to. Dobra, wybieramy surowce. Tylko tak. W razie czego mamy portal, to się cofniemy przecież. O! Co to? Wyspę porastały gęste zarośla i piękne niebieskie kwiaty. Gdy Wyslot przystanął urzeczony ich urodą, nagle zrozumiał. Leśne elfy nie jedzą mięsa i pewnie żywiły się tymi soczystymi kwiatami. Ich nektar musiał zaćmić umysły elfów, jak czyni to sok makowy. To one były źródłem obłędu Danan, zaś morskie elfy uchroniło przywiązanie do alg i owoców morza. Jak zatem pozbyć się złowieszczej rośliny? Najlepiej po ludzku. Spalić. No właśnie, spalić. Okej, okay, o, zobaczcie, mamy wyspę rozkoszy, 2 przywództwo, 20 tysięcy doświadczenia. Bardzo dobrze. Mamy nowe zadanie, Agniste Panaceum. Zobaczmy. A, spal błękitny krzew Lurdhill na północnym wschodzie, czyli ogólnie te krzewy wszystkie Lurdhillu mamy spalić na każdym... Aha, wschodzie, zachodzie, zachodzie i południu. Okej. Tak będziemy musieli zrobić, czyli jeden już mamy tu. Tylko tak. Armia neutralna. Ujujuj, na razie to możemy zapomnieć. O. Kopalnia złota. Tutaj to bym chciał iść. Kurde, tylko drewno stałem nie wziąłem. Dobra, my zbieramy teraz sobie na kapitol. O, tutaj możemy mistrza wziąć na koniec każdej rundy bojowej. Każde wrogie stworzenie otrzymuje 50 obrażeń od magii ziemi. Na każde ciążące na nim piętno. Za każde. Okej. Okay. I turka. No i co? Zawalczymy z tymi smokami. Tylko bez jaj tutaj, proszę. Dobra. Bierzemy to, bo przyda się. 1000 golda dziennie to... Jak teraz, to jest rozpusta. Dobra.
Zobaczmy sobie, tutaj gryfy są. Plus do magii jeden, ale to sobie na razie możemy odpuścić. O, tutaj coś mamy. Ale też punkcik, też możemy sobie na razie odpuścić. Po prostu nie chcę marnować w tym momencie jednostek, bo mamy ich naprawdę mało. Więc staram się skupić na surowcach, bo tych nam brakuje właśnie obecnie. A to co to jest? A, wyjście tu mamy. A to co to? Plus 5 do inicjatywy sojuszniczych stworzeń. Ciekawy artefakt. Troszkę wampirów mamy. Ale z tymi wampirami moglibyśmy sobie poradzić, a taki pierścień by nam się przydał. Okej, zrobione. Bierzemy pierścień, kości. I lecimy dalej. O, dobra, jeszcze turka i będzie kapitol. A nie, brakuje nam dwa drewna. Co jest? O, proszę, tancerze. A jakbyśmy tak rzucili tą pokusę malasu? Nie chcecie się przyłączyć? Nie chcą. Nie chcą negusy. O, mamy drewno. O, proszę, w końcu. Od razu tu wpadamy. Sporo tych odcinków było. Ale mamy w końcu, kurde, drewutnie, no. Dobra. I teraz budujemy sobie co? A, no, kapitol sobie budujemy. Jesteśmy zabezpieczeni maksymalnie, jeżeli chodzi o złoto. Mamy jedną kopalnię złota. Mamy kapitol, 5000 na dzień. Jest fajnie. To teraz trzeba jednostki maksymalnie zacząć rozbudowywać. O, tu coś jest. Czapka leśnego. No dobra. Nie wiem, czy nie będziemy się zaraz wracać czasem. Po jednostki, słuchajcie. O, tu ile fajnie, fajnej rzeczy leży. Ale i tak muszę tu jeszcze przyjechać. Nie dam sobie rady, a szkoda tracić. O, właśnie. I tak będę musiał tu przyjechać. Mogę skoczyć? Mogę. Dobra, to leć. I zobaczmy, co my możemy sobie zbudować. Właśnie, możemy kamienny most zbudować. Albo mieczników możemy zbudować. Nie, dobra, kamienny most sobie weźmiemy. O, brakuje nam tego gwiazdnego srebra znowu. Też w tym zamku to podstawa, tutaj nam cały czas tego brak. Okej. Będzie można sobie tutaj chyba za chwilkę kogoś tam romnąć. Czy my możemy kogoś rekrutować tu? Zrekrutuj nowych bohaterów. Możemy. Tylko tak, jak ja ich teraz zrekrutuję, to nie wykupię jednostek chyba. Mam 10 tysięcy tylko. Wstrzymam się chwilkę. Weźmy sobie... O, w końcu leśniczówkę byśmy sobie zbudowali. Strzelające jednostki będą walić dwa razy, więc no to już jest naprawdę coś. I troszkę rusałek się. Dobra, bierzemy ich wszystkich. Te jednostki te są potrzebne, najsłabsze, co? Ile golda mamy? 1900. Mało. Mało. Dobry tydzień na puszczanie baniek. Bąków chyba. Dobra. Słuchajcie. 6900 mamy. Na pewno tych byśmy wzięli. Tych. Prawie wszystkich. Dobra. No i póki co zobaczmy, czy damy radę tutaj. Powinniśmy już dać radę. I tak byśmy sobie tutaj i tutaj powoli zaczęli to wszystko rozbrajać. Dobra. Do przyjęcia. Awansujemy. I mamy na koniec każdej rundy bojowej każde wrogie stworzenie otrzymuje 50 obrażeń magii ziemi. Dobra. I co? I tutaj byśmy teraz uderzyli. No tutaj też będzie ciężko. No. Dobra. Jeden duch się przyda. Ok.
Okej, to mamy załatwione. Tu byliśmy. Teraz tak, polecimy sobie do zamku. Bez sporo mam tego ruchu, nie? Oddajemy turkę. I teraz tak. Znowu tu się jakiś bydlak czai. Co? No dobra. Na razie to... No sorry. Chcę dokupić sobie resztę tych jednostek. Mamy troszkę golda. Okej. Okay. Bo wysyłamy go troszkę dalej. A mianowicie w to miejsce, co... O, chyba żebyśmy tu podjechali najpierw. Tak. Dwa do ducha. I dwa do magii. Jest i to, i to. Do wyboru. No to dwa do magii trzeba będzie wziąć. Jak ja w ogóle wyglądam tutaj, jeżeli chodzi o... No, ducha mam sporo, a magii słabo. Dobra. I będę chciał sobie zrekrutować bohatera, który wsiądzie na jakąś łódź i będzie tutaj sprawdzał, co się dzieje dookoła, bo tego nam brakuje. Na pewno wtedy troszkę słabo. O kurde, 18 aż. Dobra. Dwa do magii bierzemy. I lecisz teraz... Kopalnie, o. Lecimy na kopalnię, bo to jest kluczowe. A co? Dobra, dawać mi tu jakiegoś mistrzunia. Okej, ten jest nawet fajny. No teraz tak, to tu zostaw. Nie ma sensu, żebyś ty z tym jeździł. Ty jesteś tylko taką popierdółką, która ma... O, zabraknie nam złota, ale za chwilę będzie. O, i już. I już mamy łódź w końcu. O właśnie, takie rzeczy masz zbierać jak tu. Okej, a my sobie lecimy dalej. No i zobaczmy, jak ta walka wyjdzie. No i dobra, nie jest najgorzej. Ale mamy kopalnię. Nie, nie mamy jeszcze. Niestety. Dobra. Trzeba by zbudować 10. No to na moment będzie. Myślę, że w tym tygodniu sobie postawimy te nasze jelonki nieszczęsne. Tym bardziej, że mamy w końcu kopalnię. Kryształową jaskinię. A nie, kurde, to jest kryształowa. To nie jest gwiezdne srebro. Powaliło mi się. A już się tak ucieszyłem. Dobra. Tu jest trochę surowców. To tutaj sobie pójdziemy. Coś tam może znajdziemy dla siebie. No, jest i poziom. Dobra. Jest tu jakieś gwiezdne srebro? Jest tu. Dwa. Super. Nie ma ruchu, nie ma ruchu. Już księżycowa polana jest zbudowana. I teraz tak, jeszcze byśmy sobie wydali, co to, stworzenia sojusznicze, atakujące wrogie stworzenie z trzema piętnami zawsze trafiają krytycznie. Dobra. I teraz ty wysuwaj zbierać tutaj jakieś dziwne rzeczy. Co to jest, skrzynia? Wie. Ruchu mu zabrakło. Czujecie przed samą skrzynią. Dobra, 1000 golda jest. Płyniemy dalej. Jest skrzynia. O, tutaj mamy drewno jeszcze. Weź to zbieraj wszystko. Może się przydać. Teraz na rozbudowę to w sam raz, jak znalazł. Dobra. I co? I tutaj tego byśmy walnęli. No i okej. Co my tu mamy? A my mamy zbroję leśnego i jeszcze... O! Tu fajny taki zestawik można znaleźć. Zobaczmy. O, a czemu ja tego nie noszę? Jest dwa do mocy.
Dobra, ale mamy tak, dwa przedmioty. Mamy trzy, więc w tym momencie możemy sobie to zamienić, tak? Dostaniemy bonus z tej, z tego... A, plus 4 maksymalny ruch. Fajny ten bonus. No, nawet najlepszy chyba z tych wszystkich, jak dla mnie. Dobra, lecimy tu. I co możemy zbudować? Od razu możemy ich ulepszyć. Natomiast tu 5 gwiezdnego srebra nam brakuje. Trzeba by tutaj zacząć powoli to robić. Gildię magów, ale tutaj będzie problem. 5, 5, 9 koła. Wow. Nie no, dobrze by to było zbudować. Zobaczmy, czy nam się uda. Może jakiś handelek zrobimy, albo coś znajdziemy jeszcze. Różnie to może być. Jeden dziemian został, plus... Tu chyba jest, o, jest 2 gwiezdne srebro. Leży sobie i nikt nie chce wziąć. To ja wezmę. Dawaj. Gold jest. Tu też mamy gwiezdne srebro. To idziemy. No trochę tego srebra tu znaleźliśmy. Pierwszy. O, jeden ten nam zginął. Dobra, plus 1 moc i jeszcze tu byśmy skoczyli. A, jeszcze tu musimy skoczyć. Fakt, ale tu jest ich sporo. Jest ich sporo. No, rudę ominąłem. Tylko, że wtedy nie byłoby po co już tu wracać. Ha. Też by było dobre. Można by było wsiąść na łódkę i płynąć w nieznane. Już. Dobrze, zobaczmy, co tu się dzieje. Niewiele. O, uświęcone drzewo. Idealnie. Ostatni dzień tygodnia. Dobra, zrobimy sobie tak. Co on tutaj, kurde? Zgłupiał, czy jak? Wszystkie konstrukty i nieumarli otrzymują plus 2 do ataku i do obrony. No to niestety nam wcale nie na rękę. Ale jakoś nie mamy za bardzo wpływu na to, więc cóż. Dobra. Co my tu mamy? Plus 1 magia. Kurde, sporo ich, zobaczcie. Dobra, zrobimy sobie tak. Ja wiem, że my i tak mamy dużo ruchu, więc ja się tym za bardzo nie przejmuję, że się wrócimy. Dlatego, że zbudujemy... Och, kurde. Poczekam chwilę. Chcę wszystkich wykupić. I zobaczmy teraz, ile nam zostało. No, 1700. Tu sobie możemy ulepszyć. Starczy nam na 30 zaledwie. Dobra, nie ulepszam, bo to i tak bez znaczenia, bo nie mamy ruchu. Sorry, więc będziemy musieli poczekać. No już mamy 5000, to sobie ulepszymy. To jelonki będą musiały poczekać akurat do momentu, jak ja skoczę tam, wypełnię to zadanie i będę musiał wrócić do zamku. I tą wyspę będziemy mieć już kompletnie, że tak powiem, zaliczoną. Tylko, gdzie jestem? Tu jestem. Tylko to. I zobaczmy, jak ten nasz ruch wygląda. Nieźle. Kawał drogi przejedziemy. A. Plus 1 do magii i teraz jeszcze tu sobie uderzymy. Jak widzicie, całkiem szybko się poruszamy. A weź ty tutaj sobie. O właśnie. I może bym ci... Gdzie jest eksploracja? Ruch mnie interesował. I później byśmy dali ci te stateczki, że szybciej się poruszasz. Oddajemy turkę. Dobra. I lecimy sobie tutaj. Sporo ich. Dlatego też chciałem zebrać jakąś armię, żeby tutaj nie natracić jednostek, bo to też wiadomo byłoby troszeczkę bez sensu. Dobra, palimy to dziadostwo. O, proszę, korzenie się o, mamy w ogóle podziemia. Nie, nie, pal kwiatów! Są źródłem harmonii, jak śmiesz! Poczujesz się lepiej, gdy przestaniesz je jeść.
Inni widzieli w tobie wybawcę, ale ja wiedziałam coś za jeden. Nie jesteś jednym z nas i chcesz, byśmy zbłądzili! Danan, nie jesteś sobą! To ja miałam przewodzić tej wyprawie. Ja zostałam wybrana. Ja wszystko poświęciłam. To był mój cel. Teraz, gdy odnalazłam harmonię, ją też chcesz mi wykraść? Nie pozwolę ci, nawet jeśli będę musiała cię zabić. No to pięknie. Jakby sama wyspa nie była dostatecznym zagrożeniem. Aj, się wkurzyło. Jakby nie było, co zrobić. Dobra, damy sobie punkcik. Tylko na co sobie damy? Odnowa zdolność Matki Drzewców dodaje dodatkowo wskazaną działanie plus 2 do ruchu i 10 do inicjatywy. To weźmiemy. W ogóle musimy sobie zbudować budynek, żeby ta Matka Drzewców była w naszej armii. Jakby nie było, się może przydać. Tym bardziej, jak mamy już taką zdolność. Dobra, i tu mamy... Wszystko chyba mamy już załatwione. Weźmy sobie z powrotem. O! I mamy słoneczny ogród teraz. Dobra. Ty wracasz na okręt i popłyniesz dalej. 6 punktów do ruchu. Dobra. I co? A, mamy zaktualizowane zadanie. Zobaczmy, ogniste panoceum. A, no tak, bo jedno spaliliśmy, po prostu odhaczone jest jedno. Dobra. Oddajemy turkę. Ojej. Niebezpiecznie się robi. Dobra, to ja może sobie popłynę w drugą stronę, bo nie chcę spotkać tutaj kogoś. Nie chcę stracić okrętu i bohatera, bo kosztował mnie troszeczkę golda, tak naprawdę. Okej, mamy już słoneczne jelenie. I co teraz? Tą Matkę Drzewców może byśmy... O, właśnie. Pozwala na kupowanie Matek Drzewców. Matka Drzewców i balistę Sylwanu. No i po goldzie mamy. Dobra. To teraz tak naprawdę, a czy my byśmy sobie z nim poradzili? No, widzę, że bez problemu. Okej, będziemy potrzebowali złota na okręt. To wszystko mamy już zrobione. Dobra, to tak zrobimy. Kupimy sobie, o, już w tym momencie, okręcik. I płyniemy. Oczywiście popłyniemy sobie w tą stronę, w tą. Nic tu nie ma takiego ciekawego. Tutaj mamy. O, to by było fajne. Dobra, to podpłyniemy sobie tutaj najpierw. Będziemy jeszcze szybciej się okrętem poruszać. Jakbyśmy tu wylądowali, zwiedzili troszeczkę te tereny. Za momencik. Może najpierw tutaj. I okej, na czym my się tutaj będziemy skupiać? Na gildii magów musimy się skupić, żeby zbudować sobie w końcu... To możemy... Ojej, nie to miałem wziąć. Ten las snów sobie zbudujemy, żeby zbudować jednostki ostatniego poziomu, bo w tym tygodniu raczej wątpię, żeby nam się to udało zrobić. Jak widzicie, został jeden dzień. No ale trzeba by w końcu to zrobić. Dobra. Powalczmy troszeczkę. Przyłączyć się nie chcę, ma szkoda, bo bardzo fajne jednostki przydałyby się. Złoto. Tak, weźmiemy złoto, cały czas nam jest potrzebne. Okej, wracamy na łódź i płyniemy dalej. Dobra. Lecimy tutaj, nie ma co. Czego nam brakuje? Gwiezdnego srebra nam... Drewna nawet nam brakuje. Ojej, ojej. Widzę, że w tym tygodniu nie zbudujemy gildii magów. Oj nie. Ale może w przyszłym... Ta kapłanka. Odwiedźmy sobie po drodze. Jak już płynę, czemu by nie? Tutaj mamy troszeczkę... O, proszę, 9 drewna wpadło, widzieliście? No i co?
aby cię załatwić, tylko... O! Co to się pokazało? Dostań się do kryjówki piratów. I rozumiem, że tu jest kryjówka piratów. Dobra, najpierw rozwalimy tego mistrzunia tutaj pływającego. Dobra, nic z zamku. Oj, nie ruszałem się drugim bohaterem. Zaklęcia rzucane w walce kosztują połowę many mniej. Stworzenia zadające obrażenia nie magiczne otrzymują dodatkowo 5 ataku. Okej. Okay. Lejemy go w pysk. W końcu walka, żeby nie było. Pierwsza w tym odcinku, w tym streamie. No i dobrze. Ustawmy się jakoś sensownie. Ha, tak byśmy się ustawili. W ten sposób... Tych może bym dał tu i tak. No, coś takiego byśmy sobie zrobili. No i dobra. Jaką my magią dysponujemy? Słabą niestety. Nie jest to... bohater magiczny, że tak powiem. Ale coś tam strzelić można. Ale kurwa to daje, szczerze mówiąc. Już całą mgłę chyba wolę na tego centaura rzucić, żeby nam nie strzelał. Okej, okay, i skipujemy sobie naszym jelonkiem. Rusałką. Tam też ma spory ruch. Dobra, skipujemy. Niech oni przyjdą do nas. Znaczy, ten ma całą strzałę, więc może jednego gnola zdjąć. Chyba, że zdolność, ale nie uda mu się chyba dwóch trafić w jakiś taki dziwny sposób. O, tu by się udało. Gnoli mierzyciel. No to dobra, to tak byśmy zrobili. Dwie zeskipane z głowy. Co za tym idzie, morale idą w górę. Skipujemy. I nasz łucznik. Niestety już ma pół strzały. Ale na pół strzały też jednego gnola załatwia. Jednego w sensie, jeden oddział mi chodziło. Okej. Okay. O, kamienną skórę rzucił. Pędzi. Dobra. Dobra, bronimy się. Ty już możesz go zaatakować. Już mi się podoba. My lecimy do przodu maksymalnie, bo zaraz gnola będziemy dojeżdżać. A ty co, tych 20? A wali. Nawet jak ci oddadzą, to raczej nie powinni ci nic zrobić. Jeszcze morale weszły. Dobra, i teraz tak, kto nim się pierwszy ruszał? Centaury. Dobra, tych 16 sobie zaatakuję. Okej, okay, teraz tak, tych 30 bym zdjął. Tych dwóch bym zdjął. No i dobra, tego jednego. I to tyle. Straty? Nie mamy strat. Bardzo dobrze. Okej, okay, i teraz co? Można by tu od razu tych piratów rozwalić, skoro już tu jesteśmy. I zaraz będziemy starać się znaleźć wejścia do tej kryjówki w ogóle piratów. O nie, 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 nie. Proszę pana. Spróbujemy to rozegrać. Dobra. Ustawimy się jak zwykle. Kupę. Kupa brzydko pachnie, nikt jej nie ruszy. Okej, okay, i teraz tak, na pewno damy całą mgłę na centaurę. I tak, skipujemy sobie. Ty dojdziesz, nie ma szans, żebyś doszedł, więc skipujemy. Tu też skipujemy. Te skipujemy i ty strzelasz. Zdecydowanie walisz w nich.
No i co? Walimy w niego. Jeszcze raz. Dobrze, dwóch zostało. Dobra, ty skipuj. Ty. Bawi się. Ty co? Ty możesz zaatakować de facto, bo... Tobie się nie oddaje. My są mocni skubańce, więc my będziemy zaraz musieli się stąd ewakuować. Ale tu też nie mamy odwetu. Więc zaatakujemy sobie. No nie będzie odwetu. Nowa runda. Ha. Zwiększę inicjatywę lub zmniejszę inicjatywę. Morale, osłabienie. O, właśnie, może byśmy osłabienie na niego rzucili. Teraz mu odda. Ile mu życia zostało? Sporo mu zostało. Dobra, to lej go. No, 10. Dobrze. Jeszcze jedno. Morale? Nie, Anioł to morale miał w poprzedniej turze chyba. No to dobra, powtórka robimy bez rozrywki. I my byśmy sobie skorzystali teraz z ataku tutaj. Dobra. No i co, tancerze? No niech go dobiję. I co, my sobie skipujemy, a reszta by tutaj chętnie postrzelała. Chyba żeby... otrzymałem minus 3 do ruchu w ich turze. I ja bym bardzo chciał tutaj zastosować to. Te pnącza całe, czy ciernie, czy jak one się tam zwą. Dobra, i co, i walimy do niego. Dwóch z głowy. I jeden z głowy. Dobrze. Następny. Strzelaj. Strzały masz, ale nieważne. A i morale. Jeszcze raz. Te ciernie tutaj widzę zrobiły robotę. Naznaczony jest już ładnie. Okej, to my się bronimy. I teraz tak, zostało ich 5 zaledwie. Skipujmy. Dobra, atakuj w sumie i tak go zabijemy w tej turze. Morale. To co, mieczek? No. No i dobra, udało się bez strat to zrobić. Fajnie. I zadania powinniśmy mieć zaktualizowane. Krew niewinnych. Nie. A, tu mamy. Pokonaj armię piratów. 2 z 3, a to już... A to pierwszy musiał być ten bohater po prostu. Okej, no może być i tak. Dobra, tobą się miałem ruszyć, bo tutaj zapomniałem przecież. Dobra, mamy goldzik. Wracaj na okręt, troszkę drewna jeszcze wpadnie. Dobra, i trzeba zacząć tutaj coś stawiać w końcu, tą gildię nieszczęsną. 3 gwiezdnego srebra nam brakuje. To nie za dobrze. No. Dobra, nic, na razie zbieramy. Jak nie, to będziemy zamieniać po prostu i tyle. Ładnie, 8 drewna. Dobra, chyba tu musimy wylądować już i zobaczymy, jest Fort Lochu, rzuca się tutaj na planie w oczy i my byśmy sobie popłynęli gdzie? Tu widzę jakieś złoto. Dobra, ile by nas to kosztowało? Powiedzmy to, o, 10. Chyba. O, tu 5. To 1.
I byśmy sobie gildię magów poziom 3 mogli faktycznie już zrobić. Teraz zostanie poziom 4. Już będzie gorzej. No niestety. Są problemy z surowcami. Tu nie możemy się ruszyć. Tu możemy. Dobra. Tu mamy. Tu mamy rudę. Rudę. O, jest armia. Piraci. Dobra, zaraz sobie to wyjaśnimy z nimi. Tylko w międzyczasie tutaj sobie rudę pozbieramy. O, jest fajnie, kamień oświecenia jest. Dobra, czego nam brakuje? Tu nam 5 i tutaj 2. A tu? A tutaj to by nie było źle. Dobra, więc poczekamy. Musimy to zrobić minimum 2 dni przed końcem tygodnia, żeby w przedostatni dzień zbudować gildię magów poziom 4, przepraszam. Jeszcze raz spojrzę, żeby się nie przewalić. 4. I tu nam zostanie tylko co? Tylko to zbudować. Okej. Okay. No, ale się uzupełnia po troszku, to dobrze. Może coś przy okazji się tu znajdzie. O, już się dalej... A nie, przejdziemy. Przejdziemy, to bardzo dobrze. Odkryjmy tą mapę. Gdzieś tu. Kryształ, proszę, jest jedna kopalnia. Wyjście jednokierunkowe. Ciekawe gdzie. Nie będę wychodził na razie, bo bardzo chętnie bym chciał. Tą mapkę tutaj jeszcze. A co to jest? Garnizon. O, garnizon, dobra. Okej, okay, oddajemy turę. No i co, piraci? Ostatni. No i zobaczcie, znowu, kurde, no to, to tak 3, to nie wolno, tak nawet nie ma opcji, żebym ja to puścił płazem. Dobra. Standardowe ustawienie, czyli chronimy sobie nasze strzelające jednostki. Tylko tak, tutaj mamy skurwieli dużych takich cyklop, ale on nie strzela. A oszalały cyklop będzie strzelał, będzie rzucał nawet czymś, kurde, jakimś dziadostwą. Gnolami będzie. Kurde, to jeszcze gnole są. Ale dobra, całą mgłę rzucimy sobie. Zdecydowanie na tego cyklopa byśmy sobie rzucili. I tak, skipniemy sobie. Skipniemy, chociaż... Tych 5 do mnie powinno pójść. To skipujemy sobie. My będziemy strzelać. I teraz tak... 70. Zdecydowanie trzeba by któryś z tych strzelających zdjąć. Jakieś morale by się przydały. Nie powiem, że nie. Czasami. I co? Tych 70 dawaj, wal w nich. A zaraz zrobimy taki myk. Skipnę ich sobie. Kurde, mogliby się złączyć. Byłoby fajniej. Dobra. Teraz ci już nie stanowią jako takiego zagrożenia. Tu się bronimy. Bronimy się. Ty możesz atakować, bo i tak uciekniesz. Zawsze jakieś obrażenie tam zadasz. I co? Ty też możesz? Nie, jest odwet. No to nie, to lepiej nie odwet. O, padło biedaczysko. Dobra, morale im padły. Delikatnie to dobrze. Zamieć mógłbym rzucić, ale to nie. Osłabienie by się przydało. O 15 atak zmniejszyć mu, ile on ataku? Ha? No, bo nie mogłem kliknąć. 20. Sporo ma, nie? Ale dla porównania nasz tancerz też ma prawie 20, ale tylko dlatego, że z bohatera ma 10. Okej. Okay. Ale on jeszcze się do nas tu nie dojdzie. Dobra, skipniemy sobie. Tym musimy się wycofać. Niestety. I teraz co? My byśmy postrzelali? Jeszcze nie. Skipniemy sobie. Tu też sobie skipniemy. Też skipniemy.
i ty. Ty mogłabyś strzelić, ale możesz też rzucić te ciernie. Ale poczekajmy może, chociaż nie, teraz te ciernie by się przydały. Dobra, rzucamy te ciernie na niego. Choć ja też myślałem, żeby podszedł bliżej. O, proszę, bardzo ładnie. Odwet, tak. To nie, to ja się na to nie zgadzam. To ile masz? O, już nie ma całuna? Bardzo niedobrze. Dwie tury. Alu, podtrzymanie obrażeń. Kurde, zaatakowałem przecież tą. Dobrze, że się ruszył wcześniej. Dobra, bronimy się. Teraz ty... O, jest cała strzała. Jakże ładnie o to chodziło. Jeszcze raz. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, tylko tak to, bo jakbym zaatakował, jak się odwinie, to będzie niedobrze. Broń się nie ma sensu. Tu jeden. Dobra, broń się. W następnej turze przeatakujemy nim chyba. Okej, i co byśmy rzucili? Może to osłabienie na tego. To już prawie ginie. Tego byśmy sobie osłabili. Dobrze, 13 ma. I teraz tak. Nie, skipniemy sobie jednak. Tu też sobie skipniemy, też sobie skipniemy. A ty wal do niego, a co? Dobra, jeszcze raz. I ty możesz go już wykończyć. Hej. Dobra, cyklopa mamy z głowy. Morale też ma słabe już. Minus 20. Dobra. Jeszcze będzie miał całą mgłę. Skipniemy sobie. Dobra. No i co? Nie strzelę nim. Bronimy się. Co? Bronimy się. Dobrze by było, żeby on jednak zaatakował. Dobrze by było, żeby ten zaatakował. O. Bardzo dobrze. Jeden z głowy. I teraz zobaczmy sobie. Nie mamy całunu, więc okej, okay, ale mamy osłabienie. Minus 15. Czy ja mogę mu zdublować osłabienie? Ciekawy jestem. No, chyba nie mogę. No, ale chciałem sprawdzić. Dobra, co? Nie masz odwetu? Atakuj. Bo ja już nie zamierzam się teraz wycofywać o morale. Bardzo dobrze. Dobrze, zaraz ta natury wchodzi. Skipniemy sobie. Skipniemy. Kurde, szkoda, że całej strzały nie ma, troszkę za daleko. Dobra. Wal do niego. Ty masz troszkę za daleko? Nie, masz. Odwet zabija. Znaczy zabija jednego i jest odwet. Skipnij. No jeden strzał będziemy musieli przyjąć. Ale tutaj dwóch zabijemy. Zostanie nam jeden? Nie, nie zostanie nam. Bardzo dobrze. Dobra, udało nam się to fajnie rozegrać. Bez żadnych strat. Gdzie komputer widzieliście co robił. No i dobra, kusza pirata. Zestaw wodziwoja. Jeszcze raz. Do podstawowych obrażeń. Średnia ta kusza. Ale co zrobić? O, o, tutaj możemy. Dźwignia pokryta piaskiem. Jak się nie mogę tam ruszyć? Czemu? No jak? A, bo jestem na... O, zaraz, zaraz. Tutaj zobaczcie, jakie fajne rzeczy gwiazdo srebro mamy. No łódź muszę najpierw wejść. Tu droga zablokowana. Czyli tędy nie mogę.
Czyli muszę opłynąć tu dookoła, z tej strony. Dobra, płyniemy tu, weźmiemy sobie to drewno, to złoto. Będzie fajnie. O, jest następny krzew. Dobra, tylko my tutaj chyba nie za wiele już odkryjemy. O, może ognisko gdzieś, bo chociaż tyle. Tyle naszego. Dobra. Czego nam brakuje? I jeszcze ździebku nam brakuje, ale dobra, to akurat będzie w następnej turze. A, nie wydaliśmy punktów umiejętności. O, cześć, krawcik. Kto ma punkcik? On ma punkcik. Co tu mamy? Każde napiętnowane zwierzę posiada także ruch zmodyfikowany o jeden. Może to przywództwo zaczęlibyśmy robić. Morale. A, dobra, weźmy sobie te morale. Chociaż średnio... Nie wiem, czy się przyda w ogóle ta ścieżka. Ale dobra, już wziąłem, to nie będzie. I ognisko. I co? I tyle. Tyle, żeśmy się tutaj najeździli. Dobra, wracamy na statek. Chyba, że gdzieś tu... O, może tędy byśmy skoczyli. Chociaż statkiem moglibyśmy tu w górę jeszcze popłynąć. Tak zrobimy. Wracamy na statek. Okej, i teraz tą gildię nieszczęsną. Po jednym tym surowcu nam brakuje. No to nie jest źle. Nie jest źle, słuchajcie. Bo weźmiemy sobie stąd jeden. Stąd weźmiemy jeden. Dobrze, dobrze, żebym się nie walnął. I sobie zbudujemy gildię. Dobra. Okej, ty zasuwasz dalej do łodzi. Czyli okręt to jest. Wow. A my co? A my sobie idziemy tutaj. Płyniemy. Aj, bo chciałem turę oddać, ale lipa by było. Dobra, i co robimy? Smoki robimy. Ostatnio drzewcami się bawiliśmy. To sobie weźmiemy smoki. A, co to? Dobry tydzień do maszerowania. Skoro tak mówią, to idziemy. Maszerujemy. Aha, czyli możemy tutaj sobie... Zaraz, jakaś skrzynia. Dobra. A ty zasuwaj na łódź. I co? Tu widzę jakąś skrzynię już. Okej. Czyli mamy załatwione jednostki praktycznie wszystkie. Teraz tylko ulepszenia. Tutaj mamy 10. Wow, sporo. Tu znowu 10 tego. Umocnienia. A zróbmy sobie to umocnienie. Teraz to akurat mamy na to surowce. Zalegają nam delikatnie. To sobie możemy zrobić. A co tam? Dobra. Ty płyniesz. Tu płyniesz. A ty w końcu możesz te dźwignie tutaj ruszyć. O, dobra, i tutaj jest następna. No i co? Będziemy mogli to wpłynąć? No to chyba wygląda. Aha. No dobra. Czyli to nie jest tak. Chodź tutaj, że tak powiem, przydaś się. Kurde, jaka akcja będzie zorganizowana. To nawet jeszcze jeden będzie potrzebny. Chociaż może nie. No zobaczymy. My się ustawimy tutaj ładnie pod tą bramą. A ona niech zasuwa.
Czyli w ciągu tury trzeba będzie to zrobić. Nam to nie starczy ruchu chyba. Dobra, drugie umocnienie sobie zrobimy. A, stój, stój. A, dobra, już przepłynęła tą kapłankę. No właśnie, co tu jest? Co tutaj? Czego ty chronisz? A, tu na tą wyspę można od tej strony. To dobrze, to jesteśmy blisko w zasadzie. Dobra, turka. O, i proszę, przepłynęła w końcu. To mamy. I to mamy. Dobra. Jak zablokowana. Jest opuszczona, jest opuszczona. Jeszcze gdzieś jedna jest? Czy ja ślepy jestem? Kurde. Błogosławieństwo smoku. Fajne. No i co? Jak tu wpłynąć? Pokonamy armię. Dostań się do kryjówki piratów. Tu jest trzecia dźwignia. Ja pierdzielę. Wiecie, co to oznacza? A no, co ja wam będę mówił? Trochę się zajęć. Dobra, oddajemy turę. Ale to tylko dlatego, no nie, podnieś się. Dobra. Tylko dlatego, że sobie teraz wykupimy jednostki. Wow. Będzie moc. Będzie moc. Dawaj tu na okręt. Kurde, jakie drogie te okręty teraz robią. Zobaczmy stąd. Nie, jedna droga wyjdzie. Nasuwaj. Pędzisz, lecisz. A, skoro już tu jesteś, to ja tak wpadnę na chwilkę po jednostki. Dobrze, gdzie ty tu jesteś? Oddaj wszystko i spadaj. A my sobie popłyniemy. W międzyczasie to można by było ja tutaj. A nie, jak tu zaraz będziemy płynąć, to nie ma sensu już kombinować. Dobra, turka. Dobra, nareszcie. Tydzień czasu się zeszło. Jeden. Dwa. No, dawaj. No, w końcu. Co? Dostarcz smocze serce do bractwa mieczowego. To jest opcjonalnie. Do bractwa mieczowego? A, czyli to jest tutaj. Możemy oddać to. Ten artefakt. Ciekawe, kurde, czy nam się to opłaci. Na tym zwoju znajduje się pieczęć wielkiego króla piratów, kapitana Rachmacha. Wody w cieśninie Malsini są naprawdę zdradzieckie. Wiedzcie, że przepłynięcie przez zachodni wir i powrót tą samą drogą sprawi, że traficie na Shadaris. A żegnując przez wschodni wir i wracając tą samą drogą, dopłyniecie na Sorlet. Na zachód od Shadaris ukryłem niewielki skarb. Starczy wam odwagi, żeby po niego sięgnąć. Czy starczy?
To się okaże. Słuchajcie, teraz to możemy doświadczenie sobie już brać, myślę. Chociaż na pewno walk będziemy toczyć mnóstwo jeszcze. Ale póki co myślę, że doświadczenie się przyda. Umocnienia poziom 3. Dobra. I co? Która? Nie zamknie mi się to? Nie zamknęło się. Teraz to już się może chyba nie zamknąć w ogóle. Dobra, lecimy tu. A co za to skradzione dziedzictwo? Dziedzictwo, ja dziewictwo miałem powiedzieć. 3000 punktów doświadczenia dostaniemy. Nie, to ja chyba oleję ten temat, wam powiem jednak. Jeżeli chodzi o to smucze serce, no to jest kurde fajne. 8 do magii. Chyba olejemy ten temat. Dlatego sobie skoczymy tu. Od razu na tą wysepkę. I będziemy dalej tam palić i plądrować. A my co? Na łodzie. I będziecie sobie... A tu chyba w ogóle nie da się przepłynąć. Trzeba będzie wir znaleźć. To może inaczej. Wysuwaj do miasta. A ty płyń tutaj za nami. A co to? I co, ostatni dzionek? Dobra, tylko. Stworzenia zadające obrażenia niemagiczne otrzymują dodatkowo plus 5 do ataku. Okej. Okay. My mieliśmy brać sobie doświadczenie, więc bierzemy tą skrzynię i co? O proszę, zobaczcie, sporo ich. Ale 60 tysięcy? Nie no, atakujemy ich. Powariowali normalnie. O, proszę, jeszcze doświadczenia więcej. Dobra, co to jest? Wrota do podziemi, właśnie. Tu mamy podziemia. Armia neutralna. Kurde, ile ich jest tu, tych smoków, widzieliście? Dobra, na razie ja tych smoków nie ruszam. Chcę sobie tą wyspę całą objechać. A, tutaj możemy, faktycznie. I my sobie tutaj polecimy. Chyba, żeby od razu jednego bohatera do podziemi wysłał. Gdzie to się ta podziemia patrzyło? Przełączenie poziomu. O, to dopiero... To nie są duże te podziemia. A może tak zrobimy? Od razu będzie nam... Tylko kurde, tutaj to jest wyzwanie, wam powiem. Ale i tak będziemy stąd jechali do podziemi. Bo tu nigdzie, chociaż nie, tu by dało radę przejść chyba. Tylko my nie możemy ich zabić. Dobra. Walczymy. Zobaczmy szybką bitwę z ciekawości, jak to pójdzie. Tych dwóch, no nie chciałbym ich dwóch stracić. Chociaż mam 18. No, to spoko, dobra. Słuchajcie, mam maksymalny poziom już. Zobaczcie. Także nie jest źle. Wejdźmy sobie do podziemi. Co to? Ruchu mu zabrakło, prawda? Idziemy dalej w takim że bądź razie tutaj. Sieć pożogę i zniszczenie. Dobra. Ty natomiast co do zameczku? Zapraszam. Okej, i co możemy tu sobie zbudować teraz? Wieża obronna, ale to nam gwiezdne srebrno zajmie, ja tu nie chcę. Stanie konnicy, stanie to już tak bardziej. Jednostki są jakieś? Są. Kupimy sobie. Będzie można dostarczyć w wolnej chwili. Jeszcze tutaj. Ten garnizon to już taki słabawy. Co tu jest? Zestaw leśnego. O. Nawet ciekawe.
Zobaczmy sobie. Mamy te buciki założone? Mamy od razu. Nie, nie mamy. Gdzie mamy? A, bo ich nie wziąłem jeszcze, kurde. Dobra. O. Dobra, mamy założone. No i co mamy teraz? Czwarty przedmiot. Plus 2 do mocy, plus 5 do inicjatywy. To można by było zamienić te rękawice leśnego. I da nam to też 5 inicjatywy. No, to tak trzeba zrobić. Zdecydowanie, bo dostaniemy mocy o 4 więcej. No to się bardziej opłaci, zdecydowanie. Dobra, lecimy sobie na sztandar. A tu jeszcze, tu, gdzie idziesz? Trochę złota. A wy może byście się tak chcieli przyłączyć do mnie? No może w następnej turce? Okej, zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy kamień. O, bardzo mnie to cieszy, bo tobie to chciałem dać te... okręty nawigacji właśnie, żeby się ruszać tu fajniej, szybciej. Okej. Weź no, podkrywaj troszeczkę tego terenu. Żebyśmy widzieli, co tutaj się dzieje w ogóle. Pieczęć tu jest, proszę bardzo, nawet nie wiedziałem. Dobra, sprawdźmy sobie w zamku. Dalej, co możemy? Wieże obronne, to już wiemy. Odwiedzający bohaterowie. No, zróbmy sobie to. I tura. Ups. Chyba coś się nie udało. A, bo to jest bohater. Myślałem, że taki wróg stoi. Dobra, ja tam się zaraz do ciebie przyjadę, nie przejmuj się. Aha, miałem rzucić sobie tą pokusę na las. Może by się zechciał na przykład tam przyłączyć. Chyba nie chciał. Sporo ich. No i chyba sami będziemy musieli... O, kurde, ich jest... Ładnie ich jest. Dobra, sami będziemy grać. Elo, kapitan. No, widzisz, elfami grałeś, a tutaj elfy, kurde, próbuję okiełznać. Zaraz, nie tak, coś tu. Nie tak, no, chcę, że tu mamy, o, albo jeszcze tak, zamienię. O, coś takiego sobie ustawił, dobra. Okej, i tak, na początek byśmy chcieli rzucić im co? Nie wiem jeszcze, ale może zamieć? Osłabienie rzucimy. O 23 zmniejszymy. Ma 0. I to mnie właśnie cieszy. O, jakże ładnie wy się ustawiliście. No wręcz idealnie. Jeszcze strzał jeden, który nie jest, ty masz 20 ataku, nie jest osłabiony, ten, w niego walimy. Dobra, brań się, strzelaj. Która lepsza? Wiesz co, ja w piątkę mało co grałem, praktycznie chyba... Zacząłem w nią grać i jakoś, powiem szczerze, nie wiem, dlaczego przestałem. Dawno to temu było. A w sumie mam piątkę nawet z dodatkami. Trzeba by kiedyś może siąść i zobaczyć, jak to wygląda. Jak skończę siódemkę, to się będę zastanawiał, do której części przesiąść znowu. Dobra, bronimy się i tu możemy zaatakować, ale nam odda. Ale przy tej ilości to może nam odbyć. No właśnie. No i morale mamy, ale to nie, tutaj już bym nie chciał, cofniemy się troszeczkę. Teraz tak, aha, ty masz ataku 0. Co byśmy ci tu chętnie rzucili? A może do strzału?
na tych byśmy sobie rzucili jeszcze. O skip. No, 12-17, całkiem ładnie. A, dzięki, kapitan, dzięki. Zapraszam na kolejne, będę na pewno. Póki się Hirosy nie skończą, to będę. Dobra, i co tutaj sobie... A, skip. A, dobra, bez problemu poszło. No i dobra, zobaczcie, bez strat się to udało ogarnąć. Mówię, komputer różnie, chociaż nie mamy w poprzedniej kampanii, jak żywiołakami cały czas zagrywaliśmy, tak? Też można było fajnie, fajny sposób, żeby nie tracić jednostek, zająć czymś komputerem. Natomiast tutaj nie mamy tego, więc musimy sobie radzić inaczej. A mam wrażenie, że te korzenie tutaj w podziemiach, gdy spalimy, to nam odblokują jakieś przejścia. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że może tak być. Dobra, ogniste panaceum. Kolejny krzew żeśmy spalili. Także mamy go zrobionego i byśmy sobie skoczyli teraz tutaj. Tam mamy jeszcze punkcik. Nie no, kolejne. Dobra, musimy sami rozegrać. Ustawienie. Nie da się, żeby zapamiętywało to ustawienia w ogóle, kurde, tyle czasu grałem i zawsze się nad tym zastanawiałem. Przecież to bez sensu, że za każdym razem trzeba to ustawiać. Nie ma nigdzie nic takiego, żeby to zapamiętało chyba. Ale jakby ktoś wiedział może, to nie znaczy, że ja wszystko wiem o Hirosach, tak? Dobra, osłabienie rzucimy sobie na jednego. Skip. Nie chcą się tak ustawić, kurde, dla mnie fajnie. Skipniemy sobie, może się zbliżam, zobaczymy. No i co, nie bardzo widzę, chcą się ruszyć. Dobra, się bronimy. 18 ataku, 0 ataku, dobra, czyli tego pierwszego byśmy rozwalali. A z miasta, to nawet nie zwróciłem uwagi, zaraz jak wejdziemy to popatrzę, powiem szczerze. No dobra, krytyki wchodzą, bo napiętnowana już, napiętnowana jednostka jest. No, ma 3 już. Dobra, zbronimy się i teraz ty. No i dobra, koniec. Okej. I morale to wali jeszcze do tego. Ty jaki tam licznik masz? Jeden dopiero. Bronimy się. Ty mógłbyś uderzyć, ale nie ma potrzeby. Bronimy się. Okej, mamy nową turę. Co moglibyśmy tutaj ciekawego? Ale strzał, może byśmy sobie tutaj rzucili. Skip. A skubaniec doszedł. Dobra. No nic. Straty będą, ale minimalne. No, straciliśmy 5, tak? O. Do przełknięcia, słuchajcie, 5. Dobra, bierzemy sobie tego ducha, chociaż akurat z maną to ja nie mam problemów, bo i tak nie mam co rzucać, mam słabe te czary. A, co tu jest? Magiczna menażeria. Złoty smok, imperialny gryf. Ale to mi to nie jest potrzebne w tym momencie. Dobra, idziemy dalej, tę kopalnię sobie zajmiemy sobie ten fort i trzeba będzie do podziemi uderzyć zaraz. Albo... uderzyć tu. Zobaczymy. Jeszcze się zastanowię. Dobra. Wieże. I jeszcze tak. Może byśmy sobie coś tam kupowali o przeciwniku? Co wy na to? Zobaczymy. Morskie elfy. Elficka eskort. O, mroczna. Piraci. Co to mamy? Najlepszy bohater. No, wyślij, zobaczymy.
tam 100 golda to już nie majątek, tak? A, miałem tam muzyczkę zobaczyć. No, takie piszczałki, jakieś fleciki, kurde, czy jakieś takie tematy chyba. No, faktycznie to tak średnio chyba pasuje. Bardziej to mi się kojarzy, nie wiem, z akademią mi się bardziej może kojarzyło. Jakieś takie właśnie panowie z turbanami grające, kobry sobie tam gdzieś próbują, no, ululać, czy co tam z nimi zrobić. Dobra, jadę dalej, bo zaczynam gadać głupoty. Dobra. Troszkę surowców, chociaż teraz to mi się tak... Zamek by się przydał jakiś, chociaż jednostek też mamy w brud. Dobra. Właśnie, jest gwiezdne srebro, krater. Czy wiesz, no taka jest prawda, jak tobie piątka ogólnie pasuje bardziej jako, znaczy najbardziej ci się podoba jako część Heroesów, tak? Wiadomo, że będziesz kojarzył większość rzeczy z nią i będziesz porównywał do niej, także to nie jest nic złego, tak? Po prostu tobie się podoba najbardziej i masz do tego prawo, no, podoba ci się i koniec, tak? Smoczka, abyśmy sobie ulepszyli, a co? Jak szaleć, to szaleć. Szmaragdowy będzie bydle. Dobra. I jeszcze tutaj sobie powalczymy. Bo tych kryształów będziemy mieć sporo. Bo tego się nie da wziąć? Myślałem, że... O, nie da się. Dobra, teraz mamy tak. Jeszcze tutaj akcyjkę. I moc jest do przodu. I co, i ten fort byśmy rozwalili przy okazji, jak już tu jestem. I co, zbudujemy sobie swój. Dobra, i teraz tak. Mamy do zdobycia jeszcze tutaj jeden magii, więc idziemy. To bym malał chyba. Czy coś możemy tu zbudować? Jeszcze możemy ulepszyć tych tancerzy. No i dobra. Trzeba ulepszyć. Oddajemy turkę. Tydzień, w którym produkcja dzikich zębaczy była podwojona, dopóki nie wybito ich do nogi. No dobre teraz, dobre. Te żywiołaki. Ojojoj, co tu się to stało? Dobra, magię mamy zrobioną. No i co tutaj, jakieś kurde złoto? No dobra, pójdę, chociaż teraz średnio mi to potrzebne, szczerze mówiąc, ale dobra. I tak... Rekrutacja przebiegła pomyślnie, jak widać. No, dobry ten tydzień. I co moglibyśmy dostarczyć te jednostki? No, moglibyśmy dostarczyć te jednostki i chyba tak zrobimy, bo nie ma sensu, żeby ona stała w tym mieście teraz kolejny tydzień. Niech zasuwa z tymi jednostkami, gdzie my możemy się spotkać. Przy wejściu do podziemi. Albo byśmy zobaczyli tutaj, trzeba by to spalić. Wydaje mi się, że chyba na powierzchni trzeba to najpierw spalić wszystko. Nie wiem, jakieś takie mam odczucie, że te korzenie właśnie gdzieś blokują przejścia w podziemiach. Ale w sumie tutaj mamy blisko bohatera z drugiej strony, więc... Dobra, zrobimy tak, inaczej. Pojedziemy tu w stronę tych podziemi. Ja Wyslotem też się już tam wybieram. Okej.
Dobra, zasuwamy. I turka. Ten to ma ruchu sporo, nie? Ty to się tak tu wstrzymaj chwilkę, bo nie chcę, żeby czasem ktoś wyjechał z tych podziemi i nas trachnął. Chodzi mi o moje wojska, które ona ma dostarczyć, bo żeby nie było niespodzianki po prostu. No, troszkę brakuje. No dobra, ale chyba teraz nikt nie przejdzie. Coś możemy zbudować? Tylko te wieże. Dobra, budujemy te wieże dla świętego spokoju. Po prostu... O, są wiadomości. O, zobaczcie. Azbet. Złoto, zwykłe zasoby, rzadkie łza Aszy, odkrycie mapy. Jeszcze piratów byśmy sprawdzili. Dobra, turka. I teraz tak, wymienimy się jednostkami, a musimy się wymienić dlatego, że ty masz 3 zielone smoki, a my zielonych nie mamy, tylko mamy szmaragdowe, więc musimy jechać je ulepszyć. I mamy 12 tych tancerzy, a tu mistrzów. No niestety, pojadę ich ulepszyć po prostu i przywieziemy ich z następnym tygodniem. Myślę, że tak to zrobimy. Okej. Ty wracaj na okręt, a ty śmigaj do podziemi. No i nawet od razu tutaj. No. Już niszczymy. Niszczymy ich normalnie. Zobacz, co się będzie działo teraz. Rzeź będzie. dobra. Skipniemy sobie. I teraz tak. Niech ja sobie zobaczę. Meduzy, one strzelają, dobrze pamiętam. Muszę sobie przypomnieć te jednostki, bo kiedy ja ostatnio lochem grałem. Skipujemy, skipujemy. No i dobra, po kolei tak naprawdę. Meduzy najpierw. Nie chcę, żeby do nas strzelały. Skip. Też skipnij. Regenerację rzucił. Jak mi była potrzebna do czegoś. I tak zginie. Smoki. A, dawać. Fajne są, 500 życia. Trochę mogą boleć. Dobra. Załatwione, ale jedziemy dalej. No, mocno te minotaury. Co, dobra, chociaż miaczek łamiemy. Bronimy się, bronimy się. O, ty to możesz atakować. To mi tak nie oddadzą. No i dobra. A dzięki. No zobacz, mówiłem, że będzie. Zgnoimy ich po prostu. Dobra, te fakty takie sobie, więc nie ma co. I mamy co? Mamy strażnika głębin. Dobra. Myślę, że tu nie będzie problemu. I odbudujemy sobie nasz fort. Dobrze. I teraz co? To mamy zajęte. Już gdzie my tutaj jesteśmy? Wyjście to jest. To są w ogóle armie jakieś, kurde. Muszę to wszystko porozbrajać, żeby tu spokój był i cisza. Szybka bitwa. No tyle tam kości, to raczej nie powinno być problemu. Co tu mamy? Krasnoludzkie dzieło. Bierzemy. A wy czego pilnujecie? Przejścia, tak? Dobra. Fontanna odnowy. Weźmy sobie, czemu nie? Kryjówka złodziei. Kamień? Nie, przecież ja już nie mam co. Dobra. Tu może być problem, bo musimy odblokować sobie to przejście, a póki co, to nie mamy jak. O, dobra. Idziemy w dół, idziemy. A, tu jest ołtarz. Dobrze, myślałem, że gdzieś będzie po prostu na powierzchni.
A tak, to to okej. Dobra, ty płyniesz do miasta. Oddajemy turkę. Bardzo dobrze. Wow, jakie siły tutaj. Zobaczmy, jak im poszło. Takie nieźle im poszło. Dobra. Nie chce mi się tego walczyć, więc... Kopalnia złota. Potrzebna nam? No, złoto się zawsze przyda. No i nie ma ruchu. Dobra. Tu jeszcze będzie, proszę bardzo, punkt magii. O, proszę, cieniostal. Czyli jakieś rzeczy można tu trafić fajne. Dobra, oddajemy turkę. Stworzenia nie mogą wykonywać odwetu. Bardzo fajne. Bardzo fajny tydzień. Ale tak, powiem wam, że jeżeli chodzi o Hirosy, to starczy na razie. Małą przerwę sobie zrobimy. I coś tam w coś pogramy. Jeszcze nie wiem w co. Także dzięki za obejrzenie. I zapraszam was za parę minut. Cześć.